historii i tego, który wzmacza, można powiedzieć, tutaj naprawdę w tej pamięci żołnierzy wyklętych, w zabraniu głosu i wprowadzenie trochę w ten temat historyczny. Więc proszę Państwa, po raz dodać autora książek. Autora publikacji, nazwijmy to skromnie, książka wyjdzie w tym roku, miejmy nadzieję, tak samo jak film dokumentalny, właśnie z tego okresu historii Pragi, która była celowo pomijana i zafałszowana miejscami. Proszę Państwa, jesteśmy w tym miejscu po raz już trzeci. Udało mi się dzięki pamięci historycznej i temu, że byłem sam świadkiem historii, bo byłem, żyłem na Pradze, jestem Prażaninem w czwartym pokoleniu, uratować to miejsce od zapomnienia, wpisać je do rejestru zabytków, także jest, no właściwie jest nietykalne, ale niszczeje. Szkoda wielka, zwracano na to mi uwagę, ale to jest już inna sprawa. Co było w tym miejscu, w tym ponurym budyneczku, tak niepozornym, stojącym na uboczu? Proszę Państwa, był rok 44. Armia Radziecka wyparła, zdecydowała się wreszcie po półtora miesięcznym prawie wahaniu usunąć wymóc na Niemcach ustąpienie z Pragi, co oczywiście nie wpłynęło na losy powstania. Przykra prawda historyczna. Co się tutaj działo? Błyskawicznie na osi kolei obwodowej, która się ciągnie za nami, był uruchomiony kordon NKWD, który miał nie dopuścić do rejonu Pragi tych partyzantów z Polskiego Państwa Podziemnego, mówiąc szczerze, no, z Armii Krajowej, bo była wówczas akcja scalona, na tym obwodzie kolejowym i na pociągach, które tutaj zmierzały, rozciągnięto ścisłą kontrolę NKWD pod dowództwem niesławnej pamięci generała Sierowa. Ponieważ była tutaj tak zwana budka rozrządowa, ona zresztą istnieje w tej chwili za nami, tutaj jest to teren kolejowy już po stronie Targówka. Co się tutaj działo? Krążyły patrole dzień, a szczególnie w nocy. Ponieważ była to późna jesień i zima, oddziały i pojedyncze osoby, które tędy się usiłowały przedostać, bo posiadnie tutaj hamowały swój bieg, wyskakiwali, ponieważ na dworcach była ścisła kontrola dokumentów. No niestety traktowano ich jak bandytów, właśnie byli to żołnierze wyklęci, jedna z tych organizacji, którą wówczas tępiono ze szczególną brutalnością. Rannych, aresztowanych przyprowadzano, bo to było najbliżej, i przeprowadzono wstępne śledztwo. Jak wstępne śledztwo wyglądało w czasie NKWD? Ja nie będę drastycznych scen tutaj powtarzał. Nie wszyscy te śledztwo, czasami szczególnie ranni, wytrzymywali. Funkcjonowała tu również tak zwana trojka. Czym była trojka? Proszę Państwa, trojka to było trzech oficerów, którzy byli uprawnieni specjalnym dekretem z Związku Radzieckiego do osądzenia praktycznie, przeprowadzenia śledztwa, osądzenia i egzekucji w miarę potrzeby. Tych egzekucji było sporo. Tu na sąsiedniej posesji znajdują się ślady jeszcze szkieletów, które nie zostały nigdy schowane. Oczywiście nie istnieje żadna księga ilości ofiar, ani tym bardziej ich imion i nazwisk stopnia wojskowego. Wówczas zresztą obowiązywała zasada, że rodziny nie były zawiadamiane, miejsca pochówku były anonimowe, były kamuflowane. Ponieważ ilość ofiar, która jest niewymierną, przekraczała ilość tutaj wolnego terenu, część z ofiar, a raczej większą z nich część, grzebano na poboczach i rozjazdach między nasypami kolejowymi za nami, generalnie po stronie Targówka. Była tutaj taka praktyka, taki zwyczaj, że jeszcze do końca lat 60., ja to pamiętam, na terenie właśnie zawałami kolejowymi w Dniu Wszystkich Świętych zapalane były, oczywiście przez anonimowe osoby, które starano się, które się nie,
nie ujawniały, zapalane były znicze, stawiane prymitywnym metodą, zrobione krzyżyki, że ludność tutejsza, która jeszcze wtedy dość licznie zamieszkiwała, pamięta o tych ofiarach, o tych pochowkach tajnych, których naprawdę nie wiadomo ile było, ale było ich dużo, dlatego że NKWD rezygnowało tutaj aż do wiosny praktycznie 1945 roku, czyli dobre ponad pół roku. Proszę Państwa, ja starałem się ten budynek zabezpieczyć, wpisać w historię, bo było to takich miejsc, co prawda, naprawdę było jeszcze więcej, ale tutaj ten proceder był poza oczywiście bezkonkurencyjnym w ilości przerobu ofiar, czyli na ulicy Wawerskiej był to obóz w Wawrze, obóz NKWD numer 10, był największym i najbardziej ponurym miejscem, gdzie te mordy i śledztwa brutalne były przeprowadzane. Ja serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na co dzień pamiętają od czasu do czasu i na wszystkich świętych, i w innych okolicznościach stawiają to od czasu do czasu lampkę, dowód pamięci. Był wzruszającym dla mnie, to było 2 lata temu. Ktoś już po naszych uroczystościach postawił tutaj w okienku obrazek Matki Boskiej Ostrobrabskiej. Pamiętajmy, że ci, którzy tutaj żyli, bądź starali się uniknąć aresztowań i rozbrojenia, żołnierzy wyklęci, pochodzili również z naszych Kresów, z Wołynia, z Wileńszczyzny, z Grodzieńszczyzny i innych jeszcze dalszych obszarów Polski Kresowej, która niestety już jest w tej chwili poza naszymi granicami. Jeszcze raz wielkie podziękowanie dla wszystkich, wielkie Bóg zapłać dla księży, dla księdza pułkownika Żarskiego, dla księdza Małkowskiego za dzisiejszą ozdobę naszej naprawdę patriotycznej pamięci o żołnierzach wyklętych. Serdeczne dzięki. To uświetnienie tej smutnej, gorzkiej uroczystości poprzez ofiary, poprzez mękę, którą ponieśli nasi bohaterowie. Też dziękuję panu dyrektorowi Karolowi Małoryczemu z gimnazjum imienia Jana Pawła II. Dziękuję młodzieży, szkołom, przedstawicielom. Dziękuję Państwu, ale zanim nie będziemy się rozchodzić, Boże coś polskie wyśpiewa. Na dalsze nasze dni zawdzięczam Waszą postawę patriotyzmu, pamięci w naszych bohaterach. Przyjmijcie błogosławieństwo, które teraz udzielimy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Boże, coś Polskę przestań.